Czem dobry? Marmelada. Marmelada? Dzień dobry. Dzień dobry. No, witamy serdecznie. Tym razem temat z pozoru bardzo intrygujący, wręcz powiedziałbym katastroficzny, ale jednocześnie nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie odpłynęli dosyć daleko, a zaczniemy od takich, powiedziałbym, dwóch ikon, jeśli chodzi o programowanie przez onych tego naszego świata. Znowu posypią się w komentarze zapytania, kto to są one. Ale najpierw zahaczymy. George Wallace i Steve McKenzie. Pozdrawiam cię, Darek. Tak. Najpierw, Jacku, omówimy sobie te dwa takie ważne elementy, nawiążemy do onych i popłyniemy sobie daleko, daleko, daleko. Spróbujmy. Mhm. Więc mamy lotnisko w Denver. Lotnisko w Denver to jest taki, powiedziałbym, kanon programowania znaków iluminacko-NWO-skich, satanistycznych, wszelkiej maści. Nawet ostatnio, jak sobie oglądaliśmy, to przyszło to zdjęcie tych dzieci w maskach. Okazało się, że ono troszeczkę jest młodsze niż to lotnisko. Zdecydowanie młodsze, tak? Ale niemniej jednak no, ślad jest, nie? Tak, ślad jest. Generalnie jak się mówi o lotnisku w Denver, to praktycznie wszyscy ludzie, którzy śledzą ten światek alternatywny, wiedzą, co jest na rzeczy. Czyli gdzieś tam ktoś stworzył lotnisko. Pod lotniskiem są wielkie przestrzenie do zagospodarowania. Są różne schrony, nieschrony, a na tych malunkach właściwie mamy wizję wszelkich możliwych okropieństw, które nas czekają. Profetyczne w dodatku. Tak jak porównamy te daty, kiedy to zostało namalowane i co nam się realizuje w naszej rzeczywistości tutaj materialnej. I tak jak żeśmy rozmawiali na temat tego monumentu w Georgii, gdzie tam jest zalecenie dla nowego systemu, żeby utrzymywać populację w jakichś takich, w sumie fajnie wyglądają te przykazania tam. Tak, ale zobacz. Przykazanie jest 10 i te przykazania, to jak się je przeczyta, to okazuje się, że one się tak bardziej kupy trzymają niż nas straszą. A jeśli mamy jakąkolwiek wzmiankę o tym monumencie, to depopulacja, programowanie. I teraz myśmy sobie tylko zrobili taki mały wstęp do tego, jak ci oni w tej rozgrywce z my funkcjonują, jakie mają narzędzia. Więc teraz jeszcze raz. Kto są to oni? No, powiedziałem imię, nazwisko, numer telefonu może podać. No proszę tak nie pytać, kto to są oni, tylko próbować uruchomić pewne myślenie, bo mamy różne poziomy rzeczywistości. Zaczniemy od poziomu rzeczywistego, to co my nazywamy rzeczywistością, czyli tej wirtualnej gry tak naprawdę. No to mamy tutaj fizyczność zaprogramowaną i fizycznie też istnieją takie osoby. One nie mogą być znane z imienia i nazwiska, dlatego że gdyby były znane, to można by było to poodkrywać i dostać się do nich. Więc oni wystawiają kolejne poziomy dyrektorów swoich, wyższych, niższych, tak jak to w strukturach hierarchicznych jest przyjęte. I tam możemy poznać, czy to jest na przykład Makrela Engels, czy Kill Bill, czy Soros, czy ktoś tam, czy prawda? Donaldinho i tak dalej. Tak, czy Wojtyła, czy to nie jest istotne. I oni są powystawiani, bo oni mają tutaj coś do załatwienia w kwestii nadawania, czyli to są tuby, one muszą coś dać tutaj, wpuścić do społeczeństwa, natomiast decyzje, podejrzewam, że nie są na ich poziomach, ponieważ życie za krótkie jest ludzkie, tak, więc sięgniemy dalej. Tak, no. Zanim wyjdziemy dalej, to ten jakby system piramidalny, czy piramidowy, pokazuje nam, że to, co widzimy, to właśnie wymieniłeś kilka takich osób, które mają rolę do odegrania, ale nad tymi osobami, w tym jakby naszym widzialnym i dotykalnym świecie, są jeszcze finanse, bo to się dosyć mocno na finansach opiera. I tutaj z pewnością można pójść dalej, czyli do elit, które mają te pieniądze, dysponują. Ale to już jest w grze wirtualnej.
Tak. Czyli oni muszą też być wirtualni. Tak, i jak najbardziej oni są dostrzegalni, można do nich dotrzeć, ale potem, i tutaj wskakujesz już na ten poziom, kiedy planowanie w naszej takiej rzeczywistości 3D, no maksymalnie moim zdaniem jest możliwe w układach znajomościowo-biznesowo-rodzinnych, no do 3 pokoleń, żeby to rzeczywiście można było dobrze planować. Bo potem po drodze się tyle rzeczy zdarza, że właściwie to się rozchodzi. I teraz musimy wskoczyć na ten poziom właśnie tych tajemniczych onych, czyli tego układu. Oni, my i ta wielka gra, gdzie pewni mogą programować, a inni mogą kreować. Bo właściwie do tego się sprowadza ta rozgrywka i niestety musimy wejść, znaczy musimy odlecieć w kosmos. Niekoniecznie, powolutku. Nie? To znaczy odlecimy sobie w kosmos, ale najpierw przebadajmy sobie, co poza tą grą, w której uczestniczymy fizycznie, powoduje, że to jest długotrwałe, że to programowanie, w którym my uczestniczymy, jest długotrwałe. No bo jak wspomniałeś, 3 pokolenia to maks, co może być, nie? Żeby utrzymać pewien trend. To co jest takiego, ja co znamy? Mówię o tym, żeby pewien pomysł, który dziadek miał, wnuk krok po kroku zrealizował, bo potem się to zaczyna rozmywać. Tak ja samo bym nawet do 2 pokoleń to ograniczył, ale jeżeli zaistnieje coś, co nie jest materialne, a uczestniczy jako łącznik między materialnymi działaniami a umysłem, a jeszcze jak zaistnieje na polu serca, no to ma pewne właściwości takie, które są dużo charakteryzują się dużą trwałością. Na przykład czymś takim jest idea. Idea na przykład dążenia do pewnego celu. Taką ideą mogłaby być mitologia. Taką ideą jest wiara. Taką ideą może być również powiedzmy struktura przekonań co do swojego pochodzenia i misji. Prawda? Mamy różne możliwości rozłożenia tego. I teraz jeżeli ci oni mają spójną ideę, powiedzmy, która trwa od tysięcy lat, dziesiątków lub setek tysięcy lat, bo też możemy stopniować te poziomy, no to ona może być trwała. Jeżeli długość życia ogranicza wykonanie czy przekazywanie tej idei, no to możemy przypuszczać również, że długość życia nie jest elementem tutaj decydującym. Tak jak na przykład my mamy odcinane przy naszym wcieleniu kolejnym te ścieżki pamięci, które mówią o tym, że wcielamy się wielokrotnie. Ale jest możliwość taka, że wcielają się istoty, które mają możliwość bezpośrednio podglądu do swojej idei z wyższego poziomu. Czy to nazwiecie gęstością, czy nazwiecie to wyższą wibracją, czy innym poziomem, czy 5D, czy 10D, to nieistotne. Ale tam, gdzie funkcjonuje większy byt, nieograniczony tylko do uczestnika gry w 3D. I wtedy sytuacja wygląda odmiennie, bo wtedy taki ktoś może sobie inkarnować, czyli wejść do gry 3D już ze świadomością tego, po co on tu jest. I to nie możemy wykluczyć, i to mówię tak bardzo ostrożnie, bo dla mnie w moim przekonaniu jest tak, co nie podlega krytyce, właściwie nie powinno, że ja wiem, że tak jest. Bo ja się spotkałem z takimi istotami, które wiedzą, po co tutaj są, wiedzą, co mają zrobić i mają cały cykl wielu gier, wielu inkarnacji, który jest wyregulowany tą misją. Więc ma możliwość taka istota kontynuacji przez wiele setek, a czasami tysięcy lat. Już pomijam to, że technologie są takie, na przykład starożytne, które pozwalały na inkarnację celową, czyli wycelowanie w dany organizm i trafienie tam. Także to są, przypominam na przykład w Egipcie i Księgę Zmarłych, też tam znajdziemy ślad
na ten temat. No i wszelkie wierzenia starożytne, już nie mówię o nowoczesnych, które zostały zredukowane do pewnych postaci takich uproszczonych, żeby to było opium dla mas. Natomiast te pierwotne wierzenia, te starożytne, takie treści zawierały, wystarczy to posprawdzać. To jest możliwe. Dla nas niestety jest to trudne, musimy korzystać z jakichś regresów, żeby się dostać do takich wiadomości, ale generalnie też możliwe, też można to zrobić. Więc oni to niekoniecznie muszą być przede wszystkim ludzie, bo w naszej mitologii na przykład, tak jak mówimy o idei pewnej, mamy mitologię jakiegoś stworzyciela, który poprzez pewne skróty został zredukowany do Boga, czasami nawet fizycznego wręcz. I ci oni mogą występować pod wieloma postaciami, bo widzisz, my żeśmy tam przejęli pewne mitologie, na przykład ze starożytnego Sumeru, które są dla nas dostępne, w jaki sposób przetłumaczone, czy prawidłowo, czy tam jest przekaz prawidłowy, czy nie, czy ktoś coś zamontował, pomijam te fakty. Ale też jest to pewnego rodzaju uproszczenie, że jacyś oni, Anunnaki, wylądowali. I w skojarzeniu ludzi, którzy interpretują takie teksty, na przykład czytają po przetłumaczeniu, jest to jedna jakaś nazwa. A to niekoniecznie tak musi być. Tych cywilizacji ingerujących mogło być wiele. Jeżeli spojrzymy na proces naszego rozwoju, a właściwie ewolucji wszechświata poprzez pobieranie treści i treści emocjonalnych, rozwój informacji, grupowanie tych informacji, tylko trzeba by to właściwie zrozumieć, poprzez doświadczenia, które my w tej grze zdobywamy, to dlaczego druga ścieżka, czyli tak zwani oni, miałaby zrobić inaczej? Też musieli mieć jakąś ścieżkę do redukcji swojej postaci. I tutaj musielibyśmy nawiązać do mitologii tego zbuntowanego anioła, która dostała się do nas tak dalece zmitologizowana, że wręcz podejrzewam to o cenzurę. Bo jest to fajna bajeczka, która ludziom w głowach właściwie nie daje żadnej możliwości rozwoju i sensu. Oprócz tego, że jest świetnie wykorzystywana przez różnego rodzaju religie do straszenia. I do tej postaci redukcjonistycznej została sprowadzona. Dlatego podejrzewam tutaj jakąś cenzurę. Być może jakiejś natury kosmicznej cenzurę. Natomiast jeśli by taki element potraktować poważnie i rozważyć czysto filozoficznie, czy takie coś miałoby sens, to okazuje się, że tak, że odpowiedź brzmi tak. Tylko wtedy ta ścieżka musiałaby mieć swoją mitologię, która zaczyna się w jednym punkcie, czyli także stworzycielu, no bo przecież w naszej mitologii o szatanie jest powiedziane, że ten satana został wytworzony też od tego stwórcy, mitologicznego Boga w tym przekazie. No więc jeżeli miałby wpływać na nas, to musiałby tak obniżyć ten poziom, żeby mieć możliwość komunikacji z nami. I między warstwami przejścia, między warstwami komunikacyjnie są powiedzmy możliwe, tak jak przejście naszego umysłu do ciała, czyli posługiwanie się umysłem, żeby zarządzać ciałem, jest możliwe. Na odwrót również, bo czasami zdarzają się sytuacje, gdzie nasze ciało, na przykład ratując swoje życie, zarządza umysłem, czyli następuje odwrócenie tego wektora przepływu informacji. Na kolejnych warstwach też jest to możliwe, ale między daleko oddalonymi ze sobą warstwami już nie. W związku z tym sama mitologia szatana, że istnieje gdzieś tam w jakichś przestworzach i gdzieś tam został wyprodukowany, miałaby problem taka postać wysokogęstościowa z komunikacją i wpływem na rzeczywistość 3D. Więc musiałaby wykształcić podobną ścieżkę równoległą, która obniżając, podobnie jak my obniżamy te przysłowiowe wibracje, czyli częstotliwości, żeby znaleźć się w tym zakresie falowym, podobnie on musiałby wykształcić podobny
sposób, żeby móc wpływać na nas. Czyli koniec końców musiałby wejść do gry w konkretnych postaciach fizycznych w związku z tym. Dlatego też domniemanie, że tacy ludzie, którzy tworzą system niewolnictwa ewidentne, i to jest do udowodnienia, są wcieleniami jakimiś szatana, niekoniecznie musi być prawdziwa. Mogą być pewnego rodzaju reprezentacją, tak bym to nazwał, o obniżonej wartości, o obniżonych wibracjach, po to, żeby móc wpływać na nasz plan tutaj 3D. Natomiast na kolejnych planach musiałby być kolejny ekwiwalent, wyżej wibrujący, gdzie na poziomie gry, na przykład ponad planszą, czyli programistyczny, także te dwie ścieżki musiałyby się i komunikować, i między sobą rozgrywać, a później dalej kolejna i dalej kolejna. Więc także istnieje gdzieś taki poziom gry, gdzie jest wspólne to, bo koniec końców, jeżeli zakładamy w tym modelu, że istnieje stwórca, który jest wszystkim, to w nim zawiera się również i cały program rozdzielenia na te dwie ścieżki z jedną mitologią, bo oni są przekonani, że oni mają rację. Oni też wierzą w Boga. Dobrze, Jacku, teraz chciałbym, bo ładnie to rozwinąłeś, a ja mam taką pętą koncepcję, która mi tam już tam w głowie się dosyć dobrze poukładała i chciałbym, żeby się rozwinął, skrytykował albo potwierdził. Generalnie mamy do czynienia, tak jak ładnie opisałeś, z dwoma jakby drużynami rozgrywającymi sobie tutaj tą gierkę w tym, powiedziałbym... Przepraszam, dla porządku. Na początku między dwoma, a później się rozdzielają te drużyny, więc na każdej ścieżce powoduje głęboką specjalizację, rzekłbym nawet. Tak, chodzi o to, żebyśmy sobie, jak to się mówi, w takim prostym modelu, potem byś miał możliwość rozszerzania, analizowania w dowolny sposób. Bardzo trudno jest to uprościć. Tak, ale ja próbuję uprościć, okay, a ty powiesz, czy sam tam błędy, czy ewentualnie ustawiasz to. Mamy, jak to się mówi, tak zwanych onych i my. Oni to są... mają możliwość programowania i mają narzędzia takie, powiedziałbym, bardzo 3D, różnego typu postaci oszukiwania, kłamania, brudnych rozgrywek, ale są ci biedni my, którzy są z lekka naiwni, bo wierzą zbyt bardzo, ale jednocześnie mają taką umiejętność, jaką jest kreacja. I teraz jest kwestia takiej rozgrywki pomiędzy tymi onymi, którzy chcą nas zaprogramować w taki sposób, żebyśmy wykreowali to, co oni sobie życzą. My w tej naiwności wierzymy w to, ale doszliśmy do momentu, kiedy zauważyliśmy, że to już przestaje być nasza gra, a jesteśmy rozgrywani. I ja to nazwałem, że jesteśmy taki świat na krawędzi, prawda? Czyli w tej chwili ta rozgrywka doszła do momentu takiego decydującego, kiedy, tak jak na tym nożu, albo poleci to w lewo, albo w prawo. I teraz jest kwestia, czy my, jako ludzie, ludzkość, jesteśmy w stanie pokazać tym onym gest Kozakiewicza i wskoczyć na naszą stronę, czy też niestety nie mamy takiej szansy. I teraz masz taką zagwozdkę, jak to rozwinąć? Zacznę od końca. Jestem przeciwny stosowaniu gestu Kozakiewicza i różnego rodzaju pokrewnych faków, ponieważ to nie na tym polega. Zadać sobie trzeba w tej kwestii, o którą poruszyłeś, podstawowe pytanie. Dlaczego to oni potrzebują naszej kreacji i wymuszają na nas kreację strachu? Jaki byłby powód? A powód jest tylko jeden, bo wszystko nam udowadnia, że oni poprzez naszą kreację chcą to zrobić. Powód jest jeden, ponieważ oni nie są zdolni do kreacji. Tak, oni do kreacji są zdolni ludzie, którzy posiadają duszę, bezpośrednie połączenie z nią, które jest nieprzerwane, ale może być ograniczane. W tym także przez te programowanie z przeciwnej strony. Chociaż to przeciwna jest z tego poziomu, patrzymy. My mówimy na formule rozgrywki, bo wiesz, dobra, ludzie w tej chwili grając
w różne gry komputerowe, łatwo sobie są w stanie wyobrazić, że jest pewna rozgrywka. A że ona jest bardzo skomplikowana, to jest inna sprawa. Wejdziemy troszeczkę głębiej. Ponieważ oni nie mają możliwości kreacji, dlaczego nie mają? To też trzeba by było sobie zadać pytanie, jak to? Stworzyciel taki dobry i wyposażył tylko siewców życia, czyli nas, ludzi, w zdolność kreacji, a ich nie? No nie. A dlaczego nie? Ponieważ oni są od kontroli. To jest ścieżka kontrolna, żebyśmy nie zapomnieli o stwórcy. I dlatego oni nie mają kreacji, oni mają ściśle poukładane procedury. Muszą się zajmować klockami, które już są im dane jako procedury stwórcze. I oni mogą tylko układać to w określone kombinacje, które są skończone. Natomiast możliwość kreacji to dostęp do nieskończoności. Gdyby oni mieli, to mogliby zrezygnować ze swojej ścieżki, w związku z tym wykształcić coś, co nie będzie powodować naszej niewygody i tym samym chęci do uwolnienia się, czyli dostania się do stanu naturalnego. Bo my się cały czas od stanu naturalnego oddalamy. Nawet na poziomie 3D tej gry widzimy na przestrzeni niewielu dekad, jak daleko oddaliliśmy się od naszej natury. Prawda? Więc i to jest tylko jeden podfraktal. Na nadfraktalu jest to samo. Na następnym nadfraktalu jest to samo. Cały czas obniżamy te wartości. Czy będziemy to nazywać obniżeniem gęstości, czy skróceniem fali, czy skróceniem światła, tak jak podaje Kabała, czy jakikolwiek inny przykład z nauk starożytnych, czy też nowoczesnych, czy też paranauk czasami, czy tez wręcz. Ale wszystko to prowadzi do tego, że tutaj w tej grze oni nie mogą wykonywać innej funkcji, jak tylko taką dozorującą, żebyśmy my potrafili ten kontrast w końcu rozróżnić. Dlatego ta gra się rozgrywa. I jeżeli my, no oczywiście rozpoznajemy ten kontrast, ale nie wszyscy, bo okazuje się, że jak pytać innych ludzi na temat tego, że co by było, gdyby na przykład była strefa okupacyjna niemiecka w pasie tutaj przy Nysie Łużyckiej, Odra i wzdłuż granicy i czy chciałbyś tutaj żyć w tym momencie, no to jest duża grupa ludzi, która odpowiada na takie zapytanie, tak, właściwie to mi bez różnicy, byleby mi się dobrze żyło, garnek, mieszkanie, ogrzewanie, tak? Dzieci do szkoły, wózek i tym podobne. Natomiast to, że będą zniewoleni, to jest zupełnie im wręcz niezauważalne. Nie, oni wolą być zniewoleni, bo tam pan powie, co ma zrobić i on to zrobi. I to są ludzie, którzy albo są nieprzebudzeni, albo po prostu no, tak dalece poszli w wygodę, że jest wygodnie dla nich być niewolnikiem. I mają prawo do tego. Na tym poziomie też bym uzupełnił, że tu musimy wziąć pod uwagę ten proces biorobotyzacji, prawda? Czyli hybrydyzacja ludzi oraz to, że w tym naszym społeczeństwie, tych takich powiedziałbym ludzi zdolnych do kreacji i do bycia, znaczy do odczuwania pełni człowieczeństwa jest coraz mniej. Dlatego, że po pierwsze jest ten element hybrydyzacji. Ja się nie zgodzę z tą tezą, no ale to za chwilę. Nie. Tak. I z drugiej strony jest długi okres bardzo mocnego programowania. I w tym momencie ta pula do dyspozycji niestety nie jest tak duża. To nawet moim zdaniem nie stanowi 20% populacji, być może nawet mniej, którzy w każdym momencie są w stanie działać, czyli kreować. No, odnieś się do tego. Ja bym to potraktował jak przeciąganie liny. Oni przeciągają w swoją stronę, a my, ludzie prawdziwi, popuszczamy. Ciągniemy, no ale czasami jesteśmy przeciągani, to tak się waha. Natomiast tutaj ta twoja ocena 20% dziwnym zbiegiem okoliczności jest zbieżna z wieloma
badaniami, takimi jak na przykład obiecałem, że skomentuję publikację Corrado Malangi. Już mamy na piśmie pozwolenie do tłumaczenia, ale jego artykułów, niestety nie książki, tutaj wydawnictwo zawetowało ten pomysł na razie, więc no, czekam po prostu, aż będzie zielone światło do tego, bo nie możemy łamać prawa. Mimo tego, że możemy się z nim nie zgadzać, czy nie. W każdym razie jego ocena jest podobna. 15-20% ludzi, którzy mają połączenie z duszą, a cała reszta to są ludzie, w którym jest duch, tchnienie, natomiast nie ma bezpośredniego kontaktu z duszą. Inne, mniej badawcze grupy, bardziej na wyczucie, czy też podpowiedzi z przestrzeni, albo zaglądnięcie w jakieś rezerwuary wiadomości kosmicznych, też twierdzą podobnie. I jeśli byśmy uznali wartości skrajne, no to musielibyśmy powiedzieć, że ta grupa zdolnych do obudzenia będzie się tak klasować od 15 do 50%. Takie rozbieżności są. Ale ja bym był skłonny uwierzyć jednak naukowcowi. Tak, i teraz zobacz, jeśli takie założenie przyjmiemy, że ono jest realistyczne, to wszelkiego typu kwestie, jak wybory, nawet te polityczne, bardzo łatwo można wytłumaczyć, że to nie jest, za przeproszeniem, głupi naród, tylko no niestety tak to wygląda, że ta część, która jest w stanie podejmować świadome decyzje i konstruować ten świat na swój obraz, który sobie wymarzyli, niestety jest mała. I to jest kolejny plan onych, żeby poprzez tą ilość też niejako wykorzystywać tą naiwność ludzką, no bo skoro tak dużo podobnych mi działa i funkcjonuje i myśli, to tak trochę głupio przeciwstawić się na zasadzie nie, bo nie. Tylko wiesz, nie możemy potraktować tego w sposób generalny, że 20% tych to są ludzie mądrzy, a 80 pozostałych to głupi. Ten stosunek w tym porównaniu może być zupełnie inny i właśnie po to między innymi było założenie naszego kanału, czyż nie? Tak, żeby zwiększać tą grupę. My mówimy tylko o pewnych procesach, o zastanowieniu się, dlaczego tak działa, bo często są takie pytania, czy jeszcze jest niemożliwe, żeby ludzkość takie wybory były dokonywane. To jest niemożliwe, że ludzie mogą być tak łatwo programowani. Bo to nie są wybory. Oni są, właśnie chcę chwycić twoje ostatnie zdanie, oni są zaprogramowani. I jeżeli te 20%, załóżmy, że przyjmiemy tą liczbę, chociaż ja uważam, że ona jest... Waha się na różnych poziomach decyzyjności. W każdym razie, jeżeli 20% społeczeństwa miałoby możliwość wybudzenia się i wejścia w kreację, to pozostała część, jako niepołączona z duszą, tej kreacji by nie miała. I to jest istotne. System chce wymusić na ludziach, którzy są zdolni do kreacji, to trzeba zrozumieć, ten strach, żeby wykreowali, co ma powstać, co ma być. Natomiast cała reszta to jest po prostu efekt stadny. Nie chcę nikogo obrazić, bo tu natychmiast wejdą jakieś uzupełnienia, ale oni po prostu albo się boją, więc głosują, bo wybierają mniejsze zło, albo wybierają swojego płatnika, też jest taka grupa, więc głosują na płatnika, albo są zaprogramowani, tak ewidentnie, poprzez na przykład konkurencję, czyli A po złości. Nie chcę tego, więc pójdę na tego drugiego. Też go nie lubię, ale po złości, bo tego nie lubię bardziej. Też takie wybory są. Jest to całkiem pokaźna grupa. Wyobraź sobie. Idealnie wprowadziłeś się do ostatniego elementu, który chciałbym, żeby zafunkcjonował w naszej rozmowie, mianowicie ostatni atak rozpaczy. Generalnie chodzi o to, że ta rozgrywka już jest tak na takim wąskim tym skrawku noża, że na dobrą sprawę, czy w tą, to niewiele decyduje. I teraz układając, programując wiele takich, jak ktoś powiedziałbym, oni sobie programowali pewne elementy, które mogą użyć, prawda?
i w tym momencie sięgają już do takich najbardziej takich zakopanych tych różnych podpowiedzi, tego oręża, wiesz, które tam mają gdzieś tam zapasów. I w tym momencie to już praktycznie jest moim zdaniem tak blisko rozstrzygnięcia tej rozgrywki, że właściwie to no, stawiam wszystko na jedną, jak to się mówi, no na jedną kartę. Na jedną kartę. Bo rozmawiamy o trudnych rzeczach i żeby nie zaciemnić obrazu sytuacji, to nasi widzowie powinni dowiedzieć się, jak to mniej więcej działa w takim bardzo syntetycznym skrócie. Jeżeli zakładamy, że 20% jest osób, które mają możliwości stwórcze, a reszta nie, to nie potrzebujemy mieć większości, żeby stworzyć nową rzeczywistość. Niestety wzór na przełączenie fraktalne podawane przez różnych ludzi, w tym bardzo znanych i ja też ich bardzo szanuję za tą pracę, którą wykonali, niestety nie sprawdził się. Ale mamy te 20% ludzi do obudzenia. I teraz nasze modlitwy, nasze medytacje, nasza chęć, poznanie czego chcemy, powinno być przekierowane na tą ścieżkę obudźmy się. Jeżeli ktoś woli modlitwę, to niech modli się do siebie, do swojej istoty o przebudzenie jak największej ilości z tego właśnie fragmentu rzeczywistości 20%. Bo to my jesteśmy w stanie wykreować rzeczywistość, a oni nie. Ani pozostała część 80%, ani ścieżka B kontrolna satanistyczna. Oni nie mogą wykreować, ludzie. My wygraliśmy już. Już wygraliśmy. I oni się śmiertelnie tego boją. Po prostu śmiertelnie, że my się obudzimy i wykreujemy swoją własną rzeczywistość przez wszystkie poziomy naszego istnienia, od duszy, przez ducha, przez umysł, przez ciało i wszystkie działania na tym polu i manifestacje tych działań. Przy czym ja nie zachęcam do wystąpienia. Manifestacja w sensie pokazania, że my jesteśmy tacy i koniec. I nie możecie mówić nam, co my mamy robić, ponieważ my wiemy doskonale, co mamy robić i mamy możliwość kreacji. Pamiętasz, a oni nie. Pamiętasz ten film Faceci Czerni? Mhm. Jak ten ufolodek na tym stadionie oglądał sobie pusty stadion i cieszył się z tego momentu, kiedy ta piłka, ktoś tam wygrał, niemożliwe stało się możliwe, mhm. To być może w tej chwili właśnie tam na górze oglądają sobie ten moment, ten wycinek, kiedy niemożliwe staje się możliwe. Ale co to znaczy niemożliwe? To jest kolejna abstrakcja, którą nas się częstuje. Zrobiliśmy program o światach równoległych, w którym dyskutowaliśmy sobie, co by było gdyby i jak one są mniej więcej poukładane. Więc, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie na początek ćwiczenie. Wyobraźcie sobie nic, że niemożliwe. Wyobraźcie sobie niemożliwe. Nie da się tego zrobić. Wszystko, co leży w granicach rozwiązań, jest możliwe i prawdopodobne. To ilość energii przekierowana na daną ścieżkę, to jest bardzo skomplikowana sieć wielowymiarowych rozwiązań, które na siebie nachodzą, przecinają się, a my idziemy przez meandry tych rzeczywistości, przekierowując swoją uwagę i uwagę zwolenników, ale także jest z drugiej strony uwaga przeciwników. Jeżeli my jesteśmy zdolni do kreacji, to możemy wybrać każdą ścieżkę, a każda możliwa jest, ponieważ mieści się w granicach stworzenia. Nie ma czegoś takiego jak niemożliwe. To jest kolejne słowo nie, tylko niemożliwe. Ekwiwalent braku rzeczywistości, czyli coś, czego nie możemy wykreować. I teraz ja bym odszedł od tego. Wszystko jest możliwe. Absolutnie. Kwestia jest tylko tego, ile energii tam pójdzie, żeby zasilić akurat ten punkt zwrotny. Powiedzmy, że stan przecięcia się dwóch rzeczywistości, w których rozgrywamy tą grę. Nie zaciemniłem? Nie, słuchaj, ja cały czas... To chciałem uprościć. Jestem cały czas na poziomie tego ufolutka i w tej chwili właśnie... No i on wybrał sobie to. I właśnie chcemy, żeby to było. I to właśnie jest od chęci do kreacji jest właściwie bardzo niewielka odległość.
I ten Fondek w tej chwili właśnie ogląda to, jak na tym nożu ta nasza kreacja wskakuje właśnie w ten obraz, tak, którym idziemy dalej. I znowu znak zapytania, co to znaczy iść dalej, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. No okej. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, zapraszamy dalej do oglądania nas. Do widzenia. Do widzenia. I chyba spoko.